Witam bardzo serdecznie. Czujnik ruchu Mi Motion Sensor i wymiana baterii. Czujnik ruchu, najpierw mały unboxing, wyciągniemy z pudełka. Mamy tutaj naklejkę, którą możemy przymocować do czujnika, a sam czujnik przymocować gdzieś pionowo, nawet do ściany lub sufitu. 3 cm niewielki, chcemy to odkręcić w ten sam sposób, jak butelkę. Odkręcamy w ten sposób, jak korek od butelki. Próbując palcami ręcznie podważać, nie wolno, nie uda się. Nie za bardzo nam to wyjdzie. W ten sposób nie. Żadnej siły. Po prostu stawiamy czujnik, lub jeżeli jest przyklejony, to już jest łatwiej. Na czymś, co się nie ślizga, przyciskamy go do tej powierzchni i obracamy. Usłyszymy lekkie kliknięcie za pierwszym, drugim, trzecim razem i to wieczko samo pięknie nam odchodzi i odsłania baterię. Warto zauważyć, że są tutaj takie rowki, w związku z czym żadnym śrubokrętem niczym ostrym nie podważamy, bo uszkodzimy mocowanie. W ten sposób a bateria jest do wymiany jak najbardziej. Jest to bateria standardowo Panasonic CR2450. No i można ją bardzo łatwo jeżeli już to wieczko odkręcimy, wymienić. Jeszcze raz na spokojnie pokazuję, jak wygląda tutaj mocowanie tej baterii, gdyby ktoś chciał zobaczyć sobie, jakie są tutaj szczegóły. Również od razu uprzedzę, zakładanie wieczka dostępne jest też w jednym położeniu, w związku z czym nie ma się co stresować. No, jeżeli wymieniałem baterię, to akurat jest nowy czujnik, więc załaduję tą samą. Jeżeli byśmy mieli nową, to trzeba by było wsadzić nową. I patrzymy na te rowki. Rowek wieczko ustawiamy w sposób taki jak na zdjęciu czyli tymi napisami do tej części, która odpowiada za czujnik ruchu i idealnie wchodzi. I już zakręcanie jest dosyć proste. Mi się udało tutaj palcami trzymając przykręcić. Jeżeli nie, no to o rękę albo o coś szorstkiego. No dobra, jeżeli kupiliśmy sam czujnik ruchu, to sprawdźmy, czy nam to zadziała. Dodaj urządzenie, czy ono się wyszuka, nie wyszukało się. A dlaczego? Ponieważ czujnik ruchu. Taki, jaki chcemy sobie dodać, musi mieć bramkę. Bez bramki ten czujnik ruchu jest bezużytecznym gadżetem. Zatem taka bramka Mi Smart Home Hub jest niezbędna, aby ten czujnik ruchu spełniał swoją funkcję, działał i, i sprawdził się w swojej funkcji. Dziękuję, na razie.